Niech ten moment stanie się takim symbolicznym rozpoczęciem naszej ciężkiej pracy kampanijnej. Zapraszam po raz wtóry liderów list na scenę. Longin Pastusiak, Janusz Zemke, Tadeusz Iwiński, Wojciech Olejniczak, Marek Wikiński, Jolanta Szymanek-Deresz, Marek Siwiec-Czerniak-Jacek, Marta Niewczas, Andrzej Szejna, Jerzy Markowski, Lidia Geringer de Oedenberg i Bogusław Liberacki. Oto liderzy, jeśli panowie chcecie pod wasze słowa wyciągnąć swoich kandydatów, którzy z wami będą ciężko pracowali, zapraszam. Ja zaś w międzyczasie odczytam nazwiska wszystkich kandydatów szybciutko i zapraszam was wszystkich na scenę. Liderzy list za chwileczkę będą mogli powiedzieć o kampanii w swoich okręgach. Zapraszam na scenę Gontarek Piotr, Różański Andrzej, Śnieg Andrzej, Paweł Szewczyk, Jerzy Zakrzewski, Zdzisław Piskorski, Szyszkowska Anna, Bojar Fijałkowski Tomasz i Wanda Kutrzeba. To ekipa województwa pomorskiego. Zapraszam. No słuchajcie, musicie ich zmobilizować. Oni muszą ruszyć do walki. Województwo kujawsko-pomorskie. Danuta Brzoskowska, Grzegorz Kasprzycki, Jacek Kuźniewicz, Anna Mackiewicz, Jan Mazur, Jarosław Najberg, Stanisław Pawlak, Roman Pawłowski, Jerzy Zawadzki. Ekipa okręgu drugiego. Zapraszam na scenę. Okręg trzeci podlaskie. Władysław Mańkut, Wiesław Pietrzak, Mieczysław Czerniawski, Tadeusz Szczepaniak, Józef Kimera, Dariusz Malinowski, Janusz Kochan, Bartosz Wojda. Zapraszam ekipę okręgu numer 3. Zapraszam wszystkich na scenę, którzy są na sali. Okręg numer 4, Sebastian Wierzbicki, Anna Skrzypek, Marcin Żońca, Konrad Doroszkiewicz, Jolanta Supińska, Jacek Barsz, Bartosz Rydliński, Leszek Gilejko, Piotr Gadzinowski. Zapraszam na scenę. Oto cały Piotr Gadzinowski, witamy. Niech żyją ostatni na liście, niech żyją dziesiątki, albowiem ostatni będą pierwszymi. Piotr Gadzinowski. Pamiętajcie, jedna dziesiątka to 10 jedynek. Moi drodzy. Piotruś, my walczymy o głosy w Warszawie. Jest wielu również innych kandydatów tutaj na tej sali, których bardzo serdecznie zapraszamy do nas tutaj na scenę. Na scenę. Dobrze powiedziałem? Tak jest! Województwa mazowieckiego. Jeden tylko, jeden cud! Wojtek z Piotrkiem, polski lud! Moi drodzy, zapraszamy ekipę województwa mazowieckiego. Arkadiusz Iwaniak, Maciej Drabio, Jolanta Sokołowska, Marek Kwit, Łukasz Kulik, Mariusz Jarzynka, Paweł Masłowski, Tadeusz Staniewski i Arkadiusz Góralczyk. Zapraszam. Okręg szósty reprezentują Grzegorz Matuszak, Irena Nowacka, Mieczysław Teodorczyk, Bogdan Bujak, Bogdan Runowski, Sławomir Granatowski, Tomasz Jura, Anna Damska-Makowska. Zapraszam na scenę. Okręg siódmy wielkopolskie Kazimierz Pałasz, Tadeusz Rzemykowski, Grzegorz Rusiecki, Apolinarny Koszlajda, Józef Weiss, Jerzy Markowicz, Łukasz Naczas. Zapraszam na scenę. Okręg ósmy województwo lubelskie Czerniak Jacek, Hajdar Riad, Gołoś Michał, Tkaczyk Witold, Garbaczewa, Grys Jerzy, Jabłońska, Chmielewska Anna, Nierubca Mariusz, Świętochowski Władysław. Województwo podkarpackie. Bronisław Tofil, Tadeusz Błaszczyszyn, Marcin Zych, Urszula Grych-Bochyńska, Wasyl Pietrow, Andrzej Jurek, Daniel Kozdęba i okręg dziesiąty zapraszam serdecznie. Kazimierz Sas, Jerzy Jaskiernia, Bogusław Monsior, Marian Cichy, Ryszard Barwinek. Województwo śląskie. Wojciech Nowak, Adam Gierek, Waldemar Czajkowski, Ewa Olszok, Arkadiusz Trzaskalik, Andrzej Bielawski, Tomasz Niedziela, Katarzyna Szymańska. Województwo dolnośląskie, Lidia Geringer de Oedenberg, Apolonia Klepacz, Michał Huzarski, Andrzej Mazur, Patryk Kibangoł, Patryk Wroński, Bogumiał Łasisz, Daniel Ochman, Arkadiusz Pawlak, Sergiusz Najar. Okręg 13, Dariusz Wieczorek, Jolanta Danielak, Emilian Popławski, Joanna Agatowska, Paweł Leszczyński, Jerzy Zaroda, Kazimierz Kęs, Jacek Woźniak, Radosław Drozdowicz. Zapraszam także do nas panią profesor Joannę Senyszyn. Kochani, to nie przypadek, że szefowie naszych koalicyjnych partii byli tutaj z dziećmi, ale to były córki. Tylko na wojnę rodzą się chłopcy, na pokój rodzą się dziewczynki i one przejmą władzę. Moi drodzy. Dlatego hasło mojej kampanii. Moi drodzy, dlatego właśnie ta ekipa będzie szła zmieniać Europę. Wielkie brawa, wspomóżcie ich i pomóżcie im przekonać Polaków do tego, że Europa musi być inna, zmieniona, nowoczesna, jedna i silna. Tak jak polska lewica. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na spotkanie w kuluarach, na dalsze rozmowy i plany kampanii i tego, co zrobimy w Europie. Dziękuję bardzo.